Witam wszystkich bardzo serdecznie. Marcin Żalski z tej strony się kłania. Ostatnio obejrzałem film Tomka Serary, którego bardzo serdecznie pozdrawiam, w którym to filmie u siebie na kanale YouTube'owym, do którego zapraszam subskrybowania. Tomek opowiedział o jednej ze swoich walk, no niestety walk, które nie poszły po jego myśli, była to walka przegrana. I bardzo mi się podobało to, jak Tomek to przekazał, jak Tomek to opowiedział. I dało mi to bardzo taki jakiś tam impuls do tego, żeby właśnie też poopowiadać Wam o tych takich przegranych walkach, o tych walkach, które nie poszły po mojej myśli, o tych walkach, które bolą. Nie ukrywałem, bolą, bo każda przegrana boli, a jeżeli jesteś zawodnikiem z krwi i kości, to boli bardzo. Dużo zawodników opowiada o swoich sukcesach, o tym, jak wszystko było ach, och, ech. Dużo opowiada o jakichś tam staraniach się, ale mało zawodników opowiada o tych przegranych walkach. Nie dziwię się, bo to boli i często nie chce się do tego wracać. Ale jeżeli nie masz z tyłu głowy przegranej, jeżeli nie będziesz umiał tego przetrawić, będziesz cały czas, jakby, jak to można powiedzieć, takim pompowanym balonikiem. Będą ci wpierdalać, jaki ty jesteś cudowny, jak ty jesteś wspaniały, och, ach, zrobisz to, zrobisz tamto, kurwa, wszyscy się na chuj nadają, ty jesteś ten. I przyjdzie ten dzień. I co wtedy? I bardzo dużo zawodników, nie wiem, załamuje się, jakieś kurwa przechodzi kryzysy, kończy kariery, zawiesza karierę, zaczyna pracować z jakimiś specjalistami. To nie jest Wam w ogóle potrzebne. Potrzebne jest po prostu świadome myślenie, być świadomym tego, że życie nie jest kurwa usłane różami. W dzisiejszych czasach jest, nawet w sporcie, ta duża taka pogoń i tak zwany wyścig szczurów. No i będę chciał o tym Wam poopowiadać. Taki cykl postaram się utrzymać. Próbowałem zrobić cykl Patenty Różala. Kilka odcinków zrobiłem. Raz, że mi się może i troszeczkę odechciał, bo nie jestem jakimś tam youtuberem. Chciałem Wam przekazać jakieś swoje patenty w kategorii takiej, że zegar mój cyka, cyk, cyk, coraz bardziej, coraz szybciej dla mnie. I się mam jakieś tam patenty przekazać. Jeszcze może przekażę, tylko że ja nie chcę, żeby patenty wyglądały na kategorii, że ja będę Was uczył, nie wiem, jak wykonywać w kategorii treningu. Tylko patent, gdzieś coś, żeby sobie podciągnąć cyk i to. A tu myślę, będzie fajnie posłuchać, bo każdy zawodnik taki jak ja, starsi, młodsi, ale ci, którzy naprawdę przeszli mega w życiu historię, mają Wam coś fajnego do zaoferowania, do opowiadania. Dlatego ruszę z taką serią. Będę starał się zawsze to robić w niedzielę, ponieważ w niedzielę wieczorami w telewizji jest... No ja ogólnie nie oglądam telewizji, większość z Was też pewnie jest ogólnie w telewizji chuj. Także jakieś takie opowiastki na dobranoc od wujka Różala. Pierwsza będzie w tą niedzielę. Dlatego serdecznie zapraszam. Godzina 20, załóżmy druga, w tą niedzielę. No, pierwsze opowiastki Różala. Nie wiem, czy to będzie na żywo, czy będę to z nagrywania, gdy się coś zmieni też. No, się staram informować na bieżąco, ale myślę, że to będzie fajna historia, bo naprawdę kilka fajnych historii mam. Kto ze mną był, kto w tych przygodach mi towarzyszył. To wie, oczywiście zawsze jest prawdopodobieństwo, że mogę jakieś historie pomieszać, coś dodać z innej historii, no bo głowa już rozbita, ale mam nadzieję, że wszystko będę starał się przekazać bez większego ubarwiania i jakiegoś tam pierdolenia. Dlatego bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich i zapraszam. Niedziela, godzina 22. Pozdrawiam serdecznie.